przyszłość streamingu, jak wygląda, to jakość, jaką ma ATVN w tym momencie. Ja pokażę, co jeszcze bardziej można wyciągnąć z tego. Jest to transmisja. To jest na dolnym ekranie. Jest to pełnoekranowa transmisja jakości już praktycznie DVD. Cały film, półtorej godziny, objętościowo zajmuje około 430 MB. Urządzenia, jakie będą na rynku, wejdzie UMTS, nowa generacja sieci komórkowych. Takie urządzenia, powiedzmy notebooki, będą wyposażone w karty bezprzewodowe, gdzie w ruchu, czy w samochodzie, czy gdziekolwiek będzie można oglądać już sobie treści przygotowane w ten sposób. Mam przygotowane tutaj takie mini laboratorium, gdzie będziemy mogli zestawić transmisję na żywo, przygotować kontent do transmisji na żądanie. Sprawdzimy dwa różne formaty, Real Media, Windows Media. Pokażę, że rzeczywiście można to strumieniować z serwera Helix Universal Server. Zestawimy transmisję do telefonu komórkowego tutaj z naszej sali przez istniejącą sieć jednego z operatorów komórkowych. Zanim zaczniemy, chciałbym tak podsumować to, co było w pierwszej części. Jest kilka platform dostępnych. Jest nasza platforma, platforma z firmy Microsoft, platforma z Apple'a. Także to wszystko, żeby wykorzystać jednocześnie, do tej pory potrzeba było mieć infrastruktury od poszczególnych producentów. W chwili obecnej można strumieniować to wszystko z jednego serwera Helix Universal Server. W lipcu już ubiegłego roku ogłosiliśmy, że udostępnimy kody źródłowe naszego oprogramowania programistom, różnym firmom, żeby mogli stworzyć własne produkty w oparciu o naszą technologię. Jest w internecie strona, która się nazywa helixcommunity.org, na której po podaniu imienia, nazwiska, adresu mailowego i zaakceptowaniu jednej z dwóch umów licencyjnych mamy dostęp praktycznie do wszystkich kodów źródłowych naszego oprogramowania. Producera do części tworzenia kontentu, serwera do dostarczania kontentu i playera do odtwarzania kontentu. Dwie licencje. Jakie to są licencje? Pierwsza to jest public license, umożliwiająca bezpłatnie dostęp do kodów źródłowych naszego systemu i stworzenie własnego produktu, z tym, że ten produkt również musi być publicznie dostępny i musi być bezpłatny. Komercyjna licencja pozwala na rozpoczęcie, na stworzenie własnego produktu, na przykład set-boxu, czy jakiegoś przenośnego urządzenia do odtwarzania, czy też jakiegoś sprzętowego enkodera. Komercyjna licencja pozwala bezpłatnie rozpocząć pracę nad tym. W momencie, kiedy ten produkt wchodzi w fazę komercyjną, my prosimy o opłaty po prostu lojalnościowe od każdej sprzedanej kopii. Szczegóły wszystkie są na stronie helixcommunity.org. Helix DNA jest to nazwa platformy, nazwa tego kodu źródłowego codziennie uaktualnionego przez tych programistów i inżynierów. Na dzień dzisiejszy jest ponad 10 tysięcy zarejestrowanych indywidualnie użytkowników biorących udział w tym samym przedsięwzięciu, jakim jest Helix Community. Także jest wsparcie ze strony programistów, wsparcie ze strony firm, które w tej dziedzinie pracują. Helix Universal Server jest to produkt stworzony w oparciu o Helix DNA, stworzony przez nas dostarczany na rynek. Zestawimy transmisję na żywo z komputera. Narysuję, co mam przygotowane w laboratorium. Pierwsza faza, jak już wiemy wszyscy, jest encoding. Przygotowanie fizycznie. Mamy komputer desktop. W środku jest karta Frame Grabber Osprey 100 bodajże z driverami. System operacyjny tam jest Windows 2000 bodajże, zainstalowane oprogramowanie Helix Producer Plus. Teraz tak, co znaczy ten plus? Udostępniamy oprogramowanie bezpłatnie z pewnymi limitami funkcjonalnymi. Z wykorzystaniem oprogramowania, które w nazwie zawiera Basic, można stworzyć całą infrastrukturę do strumieniowania bez możliwości wykorzystania tego komercyjnie. W momencie, kiedy zdecydujecie się Państwo na zakup licencji, wtedy wgrywacie klucz licencyjny i nie musicie przeinstalowywać, dokonywać jakichkolwiek zmian. Dostęp do bezpłatnych wersji oprogramowania jest bardzo prosty. Na naszej stronie www.realnetworks.com
Jest bardzo duży guzik. Z prawej strony, tu jest akurat strona otwarta, z prawej strony jest przycisk i mamy pełną listę oprogramowania, które bezpłatnie możemy pobrać. Jest producer, jest gateway, jest serwer i dodatkowe programy. Dzisiaj jeszcze będziemy pracować na Presentation Maker. Ten program to będzie w następnej części, które będę pokazywał. Można pobrać to oprogramowanie i stworzyć własne takie laboratorium, przygotować całą sesję streamingową. Do tego komputera, do kamery osprayowej mam podłączoną kamerę wideo. I jakie zabiegi będziemy robić? Na notebooku mam zainstalowany Helix Universal Server, czyli to jest część druga, to jest serwer. Na notebooku jest Helix Universal Server. Pierwszą rzecz, jaką zrobimy, to jest przygotowanie contentu on demand. Czyli tak, na górnym ekranie mamy komputer, do którego jest podłączona kamera po zainstalowaniu programu Helix Producer. Mamy dwa okienka. Sygnał wejściowy z lewej strony i sygnał wyjściowy z prawej strony. Jako źródło sygnału możemy podać plik w jednym z popularnych formatów medialnych AVI, MPEG, praktycznie dowolny format, który możemy odtworzyć na komputerze. Na wejście możemy też wybrać urządzenia fizyczne podłączone do komputera, na przykład karta dźwiękowa, którą mam w komputerze dla sygnału dźwiękowego. Widać po lewej stronie słupki z poziomem sygnału z mikrofonu i możemy wybrać driver do urządzenia, do kamery wideo, jaka jest w tym momencie wykorzystywana. Bardzo ważną rolę w tym przypadku spełnia oświetlenie, prawidłowe oświetlenie. To jest normalnie, wszystkie studyjne warunki tutaj muszą być zaaplikowane. Bo to, co na wejściu, jeśli damy dobrej jakości sygnał, możemy sygnał wyjściowy dobrej jakości odebrać. Jeśli damy coś złego, złej jakości, to lepszego na wyjściu nie otrzymamy. Także to jest strona wejściowa, plik lub urządzenie. Na wyjściu możemy nagrać do pliku, który później będzie wykorzystywany do transmisji na żądanie lub do transmisji symulowanej na żywo, albo dosłać bezpośrednio do serwera. Spróbujmy najpierw nagrać coś do pliku. Wybieramy nazwę jakąś testową. Nazwa pliku, czyli z urządzenia zewnętrznego będziemy nagrywać do pliku i tutaj definiujemy parametry sygnału, jakie enkodujemy, czyli definiujemy grupę naszych odbiorców. Tutaj w tym przykładzie wybrałem grupę kilku różnych odbiorców. Odbiorców modemowych, jak i odbiorców szerokopasmowych przy prędkości 200 kilobitów na sekundę. 225 kilobitów na sekundę to jest ta prędkość, którą nadaje w tym momencie ATVN, którą my oglądaliśmy tutaj ostatnio. Możemy wybrać kodek, predefiniowane ustawienia, na co większą uwagę zwrócić, czy ważniejszy jest dźwięk, czy ważniejszy jest obraz. Nic bardziej nie denerwuje, jak przerwany dźwięk w trakcie transmisji. Także kosztem obrazu musimy zapewnić bardzo dobrą jakość sygnału audio. Każdy z tych profili odbiorcy może być dodatkowo zmieniony, to znaczy ilość klatek na sekundę transmitowanych, enkodowanych, pasmo, podział pasma pomiędzy sygnał wideo a sygnał audio, czy na przykład mając 100% pasma, 80% przeznaczamy na wideo, 20% na audio. Tutaj te parametry można dokładniej sprecyzować. I teraz mamy wybrane jako źródło urządzenie zewnętrzne podłączone do karty Osprey. Na wyjściu mamy plik i wybieramy enkoduj. To, co producer nam pozwala na bieżąco, pozwala zobaczyć, jaką jakość sygnału wyjściową mamy. Załóżmy, że to widać
przy 256 kilobitach na sekundę, a taki jest sygnał przy 16 kilobitach na sekundę. Taka dostępność. To, co widać, przy mniejszym paśmie jest mniejsze pole do popisu, do przesłania informacji na temat ekranu. Jeśli pojawi się jakiś ruch, czas potrzebny na przesłanie informacji o tym ruchu versus to wąskie gardło, jakie jest potrzebne do przesłania, daje nam takie efekty. Przeskakiwanie obrazu, tego typu rzeczy. Jeśli obejrzymy to samo przy troszeczkę większej prędkości, już jest mniejsza granulacja tego obrazu i jest już troszeczkę większa płynność w momencie zaobserwowania ruchu. To jest praktycznie pełne wykorzystanie procesora. Wewnątrz tego pliku jest zapisane kilka prędkości. To jest pojęcie, o którym celowo na początku nie wspominałem, żeby za bardzo nie zagmatwać. To się nazywa Sure Stream. Pozwala to na umieszczenie wewnątrz jednego pliku kilku prędkości jednocześnie. To jest to, co pan Wojtek wspominał, że jest 7 prędkości jednocześnie w jednym pliku zachowane. W jakim celu to jest zastosowane? To jest dla środowiska internetowego, gdzie dostępne pasmo nie jest przewidywalne, jakie będziemy mieli. Czy na przykład sąsiad nie zacznie ściągać jakiejś gry czy jakiegoś rysunku w międzyczasie i obciąży nam nasze wspólne łącze. Więc na osi czasu korzystania z internetu, korzystania ze strumienia, mamy dostępne prędkości, powiedzmy 16, 28, 56 kilo. Zaczynamy, połączenie mamy piękne, super, zaczynamy transmisję z jakością przy 56 kilobitach na sekundę. W pewnym momencie sąsiad się włącza, czy małżonka zaczyna też coś robić w internecie. Efektywne pasmo, które jest dla nas dostępne, spada w dół i oprogramowanie playera w komunikacji z serwerem negocjują, że ta transmisja teraz, żeby odbywała się troszeczkę gorszej jakości, ale żeby nie była przerywana. Czyli jest automatyczne dostosowanie się do warunków bieżących, jakie mamy w internecie. I to może zejść jeszcze niżej, to może ten sygnał zdegradować się, gdzie mamy po prostu taką granulację, czy jest gorsza jakość dźwięku. To można, jeśli Państwo słuchaliście kiedyś radia przez internet, jeśli sygnał jest dobrze przygotowany, najpierw słuchać pięknie stereo, w pewnym momencie tak jak pogarsza się jakość, to jest dostosowanie się poziomu sygnału, dostosowanie się jakości sygnału do istniejących warunków połączenia między playerem a serwerem. Jeśli z powrotem będą dobre warunki, jakość sygnału może nam wejść z powrotem na wyższy poziom. Ta technologia nazywa się Sure Stream. W momencie enkodowania my definiujemy, jakie prędkości muszą tam być uwzględnione. Jeszcze raz pokażę, przy prędkości 16 kilobitów na sekundę, gdzie jest dosyć duża granulacja tego obrazu, nie mamy wystarczającego miejsca, żeby przesłać tyle informacji na temat tego obrazu, co powinniśmy, aby otrzymać dobrą jakość, to, co można zrobić, jest to zreskalować rysunek, zmniejszyć rozmiar rysunku, ponieważ jak Państwo pamiętacie, ilość danych to było mnożenie, x razy y razy ilość kolorów. Zmniejszymy rozmiar rysunku, powiedzmy do 120 na 92 piksele, czyli zmniejszamy, jest mniejsza ilość informacji potrzebna do przesłania tego rysunku. I ja nagram to może, dobra, do tego samego pliku. To przeskalowanie dotyczy wszystkich szybkości. Nie ma możliwości rozdzielenia, że w jednym pliku kilka rozmiarów. W jednym pliku może być kilka prędkości, ale nie kilka rozmiarów. I to jest przy 256, i to jest przy, gdzie praktycznie mamy większą płynność obrazu. Także to jest to, co musimy zdecydować. Rozmiar obrazu, dostępne pasmo i no, to, co użytkownik, jaka jest klasa odbiorców sygnału. Sygnał wejściowy z kamery dosyłamy do serwera. Jest interfejs, gdzie wprowadzamy dane serwera. Teraz proszę spojrzeć na dolny ekran. Na notebooku uruchomię binaria serwera. W trakcie uruchomienia jest odczytywany klucz licencyjny i na tej podstawie są włączane lub wyłączane poszczególne parametry serwera. Zarządzanie serwerem, to co też jako korzyść pan Wojtek wspomniał, jest w pełni zdalne i odbywa się przez przeglądarkę internetową. Czyli serwer stoi sobie gdzieś w serwerowni, ja nie muszę tam dochodzić, tylko mogę wszystko zrobić z dowolnego systemu operacyjnego
przez przeglądarkę internetową. Podaję swoje nazwę użytkownika i hasło. I otwiera nam się interfejs zarządzania serwerem. Wszystko, co ma na celu poprawienie jakości, odbywa się w tym momencie. To jest przed procesem enkodowania. To można na przykład cyfrowa kamera, cyfrowy zapis w komputerze i z cyfrowej jakości przerabiane do... A na trasie między enkoderem a serwerem nie ma żadnego już poprawiania. To, co jest finalne, wyjściowe, jako plik czy strumień na żywo, to już jest finalna wersja, z której, jeśli to jest przygotowane dla kilku prędkości, użytkownik automatycznie będzie miał dokonany wybór, ale po wyjściu z enkodera ten sygnał już nie ulega zmianie. Także przy tworzeniu rozwiązań takich jak ATVN bardzo ważne jest trzymanie plików źródłowych sygnału, ponieważ jeśli pojawi się na rynku nowy format, należy zawsze enkodować sygnał źródłowego. Także tak jak pan Wojtek wspominał, archiwum z sygnałem źródłowym, ten sygnał, który jest serwowany w internecie, jest na bieżąco na serwerze dostępny. I w tym momencie kończy się nasza historia z przygotowaniem kontentu, a zaczyna się historia z serwowaniem. Czyli pierwsze ćwiczenie, które zrobimy, to będzie zestawienie sygnału z kamery live do serwera. Czyli tutaj mamy kamerę, Helix Producer, Helix Server, na dole mamy już interfejs monitora serwera, doślemy do tego komputera. Zamiast kamery może być magnetowid. Ja mówię ogólnie, po prostu źródło sygnału, jak... Okej. To jest na tym komputerze. Nadajemy mu nazwę tego naszego profilu. Powiedzmy sobie test. Nazwa strumienia, czyli nazwa pliku, który będziemy otwierać w przeglądarce, nazwijmy go live.rm. Metoda połączenia się z serwerem. Jest kilka metod. Push, czyli dopychaj do serwera. Pull, czyli nic nie jest wysyłane do serwera aż do momentu, kiedy pierwszy użytkownik zacznie oglądać. Jest jeszcze push multicast, czyli w formie multicastu do kilku serwerów jednocześnie z jednego źródła, żeby zapewnić redundancję serwerów. To jest w systemach bezpieczeństwa. I stara metoda z poprzedniej wersji systemu, najprostsza w konfiguracji. Podajemy adres IP serwera, nazwa użytkownika i hasło. OK, mamy zdefiniowany serwer, czyli odbiorcę sygnału. Określamy, jakiego rodzaju sygnały, ile pasm w tym połączeniu będziemy dosyłać. Powiedzmy, że zrobimy sobie jedną prędkość, tylko 256 kilobitów na sekundę. Taki rozmiar rysunku, to mamy zdefiniowane. Sygnał źródłowy włączam. Mamy sygnał źródłowy. OK. Na dolnym ekranie, proszę zobaczyć, na monitorze w połączeniach mamy już ten sygnał, który nadaliśmy do transmisji. Czyli z producera do serwera dosyłamy sygnał o nazwie live.rm. Na monitorze serwera widzimy, że pojawił się encoder odbierający ten sygnał, czyli na serwerze nie jest zapisywany, tylko on jest w pamięci do przekazywania dalej ten sygnał na żywo, czyli musimy ten sygnał teraz gdzieś odtworzyć. Powiedzmy, że go odtworzymy na notebooku. Żeby odtworzyć ten sygnał na notebooku, musimy podać jego adres internetowy. To jest 212.87.2.114 na 80. porcie RAM GEMS. Do przeglądarki wpisałem link HTTP generujący plik RAM. To wyjaśnię, w jaki sposób się linkuje content. Na tablicy narysuję jeszcze dodatkowo. Przeglądarka rozpoznała, że to jest format Real Media. Spowodowała uruchomienie programu Real One Player skojarzonego z tym typem. I za chwilkę nastąpi odtworzenie tego sygnału w naszym okienku.
Następuje faza buforowania, czyli tak, tutaj dosyłany jest sygnał do serwera, serwer buforuje sobie około 5 minut, w tle monitor i na wierzchu mamy sygnał. Tutaj widzę, że pan Wojtek też ze swojego komputera otworzył, to widać na ekranie monitora serwera. Jest encoder dosyłający sygnał, mój komputer jest z adresem z końcówką 214, komputer pana Wojtka jest z adresem IP 113. I widzimy odtwarzanie sygnału na bieżąco, czyli mamy encoder, serwer i dwa playery. To jest sygnał z prędkością 256 kilobitów. To jest nie, w tym momencie nie zwracam uwagi, żeby tworzyć jakość, tylko po prostu pokazywać funkcjonalność. Na monitorze serwera bardzo ładnie widać pasmo wychodzące wykorzystane. W prawym dolnym rogu widać ilość plików wykorzystanych. Tutaj jest ile jest playerów podłączonych jednocześnie do tego sygnału. Pasmo wychodzące wykorzystane 450 kilobitów na sekundę. Obciążenie procesora waha się między 1 a 2%. Tutaj pomimo, że jest na tym samym komputerze i serwer i player, w związku z obciążeniem tej maszyny nie zawsze mamy maksymalne to, które jest potrzebne pasmo do wyświetlenia tej zawartości. Proszę zaobserwować teraz opóźnienie, jakie jest. Na górnym ekranie zobaczymy, jak ręką przesunę. I na dolnym ekranie tego jeszcze nie ma, ponieważ tutaj są te efekty buforowania sygnału na serwerze i na playerze. To jest rzędu tutaj w naszym laboratorium rzędu 7-9 sekund. Żeby stworzyć mobilne rozwiązanie do transmisji, fizycznie serwer jako serwer musi być najlepiej w serwerowni jakiejś, gdzie jest dobre podłączenie do internetu i sam encoder jest przenośny. I to dosyłamy poprzez sieć TCP/IP normalnie do serwera i serwer jest dalej odpowiedzialny za dystrybucję. Ponieważ jeśli gdybyśmy zainstalowali encoder i serwer na jednym komputerze w miejscu, skąd nadajemy, tutaj w tym miejscu musielibyśmy zapewnić odpowiednie pasmo wyjściowe, żeby obsłużyć wszystkich użytkowników. Także jeśli ma pan możliwość wędrowania z takim pasmem, kilka mega na przykład, wtedy można zrobić to w jednym miejscu. Jeśli nie, jeśli to jest tylko dostęp wdzwaniany czy jakiś ISDN, żeby wykorzystać w zależności od możliwości, to wtedy dosyłamy sygnał do serwera, skąd serwer zajmuje się redystrybucją sygnału. To, co teraz zrobię, to zestawię już nie do tego mojego serwera, który tutaj jest. Jest serwer fizycznie w internecie dostępny. Ja może pokażę jego interfejs zarządzania. Czyli jest Helix Universal Server w internecie. Na dole się otwiera już jego interfejs zarządzania. Helix Universal Server Mobile, czyli przeznaczony do telefonów komórkowych. To, co zrobimy, zestawimy transmisję z tej kamery do serwera Helix Universal Server Mobile, będącego gdzieś tam podłączonego w internecie poprzez wskazany adres IP. Połączymy się z telefonu komórkowego poprzez GPRS do tego serwera i będziemy w telefonie oglądać sygnał z naszej kamery. Tutaj włączymy monitor. O, tutaj widać z Lubliany ktoś nadaje. Możemy zobaczyć ten sygnał. Zobaczymy, co tam jest. Powinniśmy zobaczyć sygnał. To, co jest na serwerze przed chwilą na monitorze, było widać. Tutaj to sc.rm. To jest producer, fizycznie znajduje się w Lublianie na Słowenii.
dosyłany do serwera fizycznie znajdującego się w Warce pod Warszawą. I teraz my się do niego łączymy za pomocą naszego playera. I mamy jakiś sygnał do transmisji, do telefonu komórkowego zrobiony. To akurat jeden z operatorów komórkowych na Słowenii robi. Ale nas interesuje nasz sygnał. Czyli wybieramy tak samo rodzaj odbiorców, sygnał źródłowy, nadajemy temu tytuł, powiedzmy ATVN, wybieramy pasmo odbiorców, jaki jest, wprowadzamy adres IP serwera, do którego dosyłamy porty, na których to jest, hasło użytkownika, żeby to było dostępne, ponieważ dosyłanie sygnału do serwera też możemy zabezpieczyć hasłem. Parametry mamy ustawione. Tu gdzieś jest view, show input source, show output. Parametry dodatkowe, tutaj pojedynczy. Okej. Definiujemy pasmo, z jakim dosyłamy. Te telefony są w stanie zdekodować maksymalnie 7,5 klatki na sekundę, więcej już nie idzie. Pasmo wysyłania, powiedzmy 20 kilobitów na sekundę. Włączamy sygnał. I rozpoczynamy transmisję. Na dolnym ekranie widać, pojawił się sygnał mk.rm z naszego enkodera. W RealOne Playerze Mobile, który jest zainstalowany w telefonie, wprowadzę link do odbierania tego sygnału. Niech on się włączy najpierw. To jest opóźniony dźwięk. Opóźnienie takie samo jest jak w normalnej transmisji internetowej. W przypadku transmisji broadcastowych, bo tak należy streaming rozumieć, to opóźnienie, które jest tak naprawdę dla grupy odbiorców naszych, nie ma znaczenia. W przypadku, kiedy tworzymy rozwiązania, gdzie jest kanał zwrotny w formie czatu czy czegokolwiek, to tak czy tak zawsze czat jest moderowany, także to opóźnienie naprawdę nie ma znaczenia.